piszę na Messengerze, bo Facebooka przeglądam. Jest ewidentnie. Witam, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku znowu jesteśmy na Słowacji i dalej poszukujemy obiektów. Tak żeśmy się łazili, spotkaliśmy po drodze, a to zakopany jakiś wózek w hałdzie, a to jakieś kawałki obudowy górniczej, a to lutnie. No i w końcu dotarliśmy do sztolni po ciężkich poszukiwaniach. Widać ładnie obudowę. Za chwilę będziemy wchodzili do środka. Z tego, co żeśmy się orientowali, to sztolnia nazywa się Rogaczka numer 2, ale nie wiadomo do końca, czy to jest to. Kuźwa, musiałem baterię wymienić, bo Piotr już zaczął wchodzić, nie? No, i tak to wygląda. Tak wyglądają wejścia. I za chwileczkę będziemy tam w środku. Dobra. No i wszedł. Dobra. Chodicja. Kurna. Zajebane. Słucham? Chyba kama albo zajebane. Co jest? Nie, nie są salowe, oryginalne. Co ty gadasz? No, bo oni tak zamykali po paru metrach, wie? Kuźwa. Będziemy forsować? Nie, bo trzeba tutaj. O! Dobra, aż dalej nie ciągnę tych worku. Bierzesz? Postrzegłeś, że tam nie doleciało, patrzyłeś? Patrzyłem. Dobra. Czołówkę odpalę. Dobra. Czekaj, tylko puść mnie pierwszego. Miernik to weźmie. Tak, wiedziałem, że to powie. Tak, tu jest też lej i on jest przywalony tymi, ten na powierzchni. Gałęziami. Jest dobrze, z powietrza. Ty nie ma się co tego. Po co ten miernik nosisz, nie? Gdzie ja mam te przejść, bo muszę go dawać. Dobra. Idę, panie. No czujesz? Nie, bo ja tu borsuka czuję. Ja też, dlatego czekaj. No faktycznie drzwi. Oryginalna brama zresztą. No drzwi. A teraz pytanie. Wodery? Nie mów. No. Wejdź zobacz, no ile gdzieś przerwiemy na chwilę jeżdżą. Nie, w gumowce to ci przeleci, no. Nie. No jak nie? Nie. No dobra. Dobra. Tu już obudowy nie ma. A jedna w gumowcach idzie? Mhm. Zobacz, jakie łupki na górze. Idzie? A. Nad tobą. Ty, ładnie zrobione wyrobisko w ogóle. Jeszcze trzeba doświetlić. Kurwa. Ale ciemne takie. I zaparowane będzie słabo. Drewniana obudowa. Wejście zabezpieczone łukowo. Tam dalej też widzę jeszcze kawałek obudowy. Ale łupki. Łupki, jeszcze raz łupki. No. Na spolgu widać, że tak powiem, podkłady od wąskotorówki. Z lewej strony idzie rura. Widzisz? Widzę. Czekaj, ja się na razie skupiam. No mówię, to trzeba było założyć te wodery. A nie, mi się nie chce. No jeszcze mam do odwiedzenia parę miejsc tutaj. Ale piękny, pięknie to wygląda, tylko że to takie ciemne jest, no nie? Tak to jest, jak się woderów nie chce zakładać, no. No nie jest. Ale z jakiej przyjemności to mamy kamizury, jestem słuchaj. Stolnia prosta, cały czas, się, bez żadnych zakrętów. Wręcz bym powiedział, że idealnie wytyczony kierunek.
Troszeczkę tutaj widać zgniłej obudowy. Łupków tu też widzę. Gdzie nagrałeś? Zobaczymy. Trąca trochę siarkowodorem, ale jeszcze na czujniku nie łapie. Tlenowo ok. Zagrożeń tu nie widzę. Żadnych na razie. Tu już jest przewarstwienie materiałowe. No i zaczyna się skręt. Chałda była duża, także myślę, że jeżeli nie będzie zawału, patrzyliśmy tam na przestrzale do przodu, to nie było żadnych zapadlisk, także być może nie będzie nic zawalone. Tu jeszcze jakiś przewód idzie w ogóle w spągu. Idzie? Słucham? No i dalej jest ten, widzę ten LP obudowę, już nie drewnianą, ale nie wiem, czy tam nie będzie jakiegoś zawału. Pisane tabliczki nie. O! Worek jest. Po Dunbicie. Danubit. W materiałach wybuchowych. Do pracy. Ty, ale to jest skrzyżowanie chyba. No. Tu jest skrzyżowanie. Prawa strona zamurowana. Ale jest przejście. O. Ale zobaczymy, co tu się dzieje. Wózeczek. No tam jest. Ale się tu da radę wejść. Tu coś trochę może być głęboko. Zaraz zobaczymy. Czekam na Piotra. O, ale siarkowodorem przywalił. No wali strasznie. No. Ale jak wali, to dobrze. No. Co to, pasy transmisyjne? No i tu przodek. Siatki od stropu. Zobaczcie, tutaj leżą przywalone. Przodek ewidentny. Przodek, a tam? Tam nie patrzyłem, tam są zawaliska, zaraz by tam wszedł. Bo musisz podać tą kamerę, bo tam przy wejściu będzie głębiej. No. Bo to jest do wywrotka, nie? Wózek taki jak jest na magnetowicach. Tak. Kolibo tak było. Tak. O kuźwa. Nie, zapomnij. Ło! Ściąga. Zapomnij. Nie ma szans. Nie ma szans. Woda się stamtąd leje w permanencie zalane. Ewentualnie tam chodnik jeszcze sprawdzę. Boczny. O kurde. Nie, grudu. Ja tam nie leżę na pewno. Dobra, przytrzymaj mi piwo. A oni to mieli jeszcze zatamowane, jak ktoś tu właził i to... Przytrzymaj mi piwo. Daj i przesuń się. Proszę, to święty, żebym widział. A, nie podczas. No w sumie mogę wziąć wodery, ale... Nie będę. No to tam jest. Tak, ale mi się wydaje, że tam będzie zaraz przodek. Bo oni co tu zrobili ujęcie wody do wiertnic, wiesz? Może.
trochę głęboko jest. Trzeba z brzegu tylko. Idź kawałek, zobacz. Tu pomiędzy był. Nie. To jest takie wygrzewane, a to domo nie. No. Bo tu jest wylane chyba coś, wiesz? Beton. Nie, podkład, tu jest wygrzewane specjalnie w dół, tu. No. I oni tu odbierali sobie wodę, wiesz? Aha. Ma... Sobie tak, żeby... czyli tu smoka mieli po prostu, zaciągał im tu w najgłębszym miejscu. Idę zobaczyć tutaj, trochę poskładowane obudowy. Blacha wydobywcza. Ale to chyba po to, żeby nie leciał dalej ten urobek. Nie spływał tutaj. Pewnie przewidzieli, że tu ten wał i wciągnęli sobie stąd wodę zresztą. Tam na prawo można by było spróbować, a to jest już wąż. Spróbuję tu na prawo trochę zajrzeć. Ale tu już końcówka obudowy jest. Żady wierteł. No tam to się nie przeciśnie. To ciasno czy zajebane? Ciasno i tak wiesz, to wszystko kurwa, że tak powiem, czeka tylko. No, a tam dalej co tam, nic, dalej nic chyba nie ma. Cały chodnik jest zawalony, dupnięty. Ale dużo kwarcytu tutaj jest, zobacz. Kwarcu. No, i to te bielaki. No myślę, że tam nie doszedł, nie? No. Nie przeciśnie się tam. Słucham? Trzeba by tam podkopać. Co, coś tu jeszcze leży ciekawego. Nie? Co to? Co? Słuchawki? Trochę ciężkie jak na słuchawki. Stare! Nie ciężkie, no tak, to są słuchawki. Zbetonowali. Dobra, teraz trzeba stąd wyjść. Gdzieś musiał przytrzymać mi piwo. Już ci trzyma piwo, tylko, nie, tylko odwróć trochę, żeby nam nie świecić. Dobra. Będę ślepy przez. Przytrzymaj mi piwo. Czekaj. Ja już tam piwo. Ale wali tym siarkowodorem. Puściłeś bąka, nie zwalaj na kopalnię. Puściłeś bąka. Dobra, nie. Moi drodzy. No a dzień dzisiejszy kończymy. Dzisiejszy odcinek oczywiście. Hej, trzymajcie się. Pożegnaj, Piotr. Trzymajcie się. No. Trzymajcie się. Do zobaczenia może jeszcze dzisiaj. Oj, oj, oj. No to kurwa zabetonowali po co? Żeby nie im zapowietrzyć to? To jest taka tama, żeby tylko powietrze nie przepuszczało. Ale jak prymitywnie zalepiona. No po co?